Tauczyk jest na czele, na drugiej pozycji Kero, następnie Estin, Pietrzyk, Erisal, Ticelius. I Burgo na Tauczyk prowadzi z przewagą bardzo długości nad galopującym na drugiej pozycji Kero, trzeci jest Estin, czwarty Erisal, następnie Pietrzyk, Ticelius jest ostatni, wyjdzie na przeciwległą prostą, ucieka i Burgo na Tauczyk ma przewagę, to skoro Kero jest na drugiej pozycji nadal Estin, trzeci. Tu za nim Pietrzyk, następnie Eris Alnat na ostatniej pozycji, Celius. I połowa przeciwległej prostej ze sporą przewagą na czele stawki i Burgo na Tauczyc. Egerro poprawił Celius i Burgo na Tauczyc ucieka, 1400 metrów, ma sporą przewagę. Na drugiej pozycji Egerro, następnie Celius, Esti, Pietrzyk i Eris Alnat. Za chwilę, bo nie będę miał do pokonania jeszcze 1200 metrów. I Burgo na Tauczyc, na drugiej pozycji Egerro, następnie Celius, Estin i łeb Pietrzyk z Eris Alnat. I Burgo na Tauczyc, przewaga jego już nie jest tak wielka, ale jeszcze mają. Na drugiej pozycji i Egerro, toż Celius, następnie Pietrzyk, Estin, Eris Alnat, 1000 metrów do celownika. I Burgo na Tauczyc jest na czele, Egerro. Celius jest na trzeciej pozycji, na czwartej Pietrzyk, Estin i na ostatnim miejscu Eris Alnat. 800 metrów do celownika, już go mają i Burgo na Tauczyc. Egerro jeszcze się dobrze trzyma, dalej Celius, Pietrzyk, Estin i Eris Alnat i za chwilę wyjście na finiszową prostą wyprowadza. I Burgo na Tauczyc jeszcze ma przewagę, jeszcze jest pierwszy, 450 metrów do celownika, nie Burgo na Tauczyc, Egerro finiszuje, Celius, bardzo dobrze tutaj pole maleni, Burgo na Tauczyc utrzymuje prowadzenie, ucieka, Celius jest na drugiej pozycji, Eris Alnat i Burgo na Tauczyc nadal na czele, Celius i te konie rozegrają, o, ten wyścig 200 metrów do celownika, i Burgo na Tauczyc, Eris Alnat i Burgo na Tauczyc, Eris